Celebrity Shorts. Shia LaBeouf wyrzucony z teatru. Aktor dupek Shia LaBeouf znowu wpakował się w kłopoty. Tym razem został wyprowadzony z teatru na Broadwayu w Kajdankach. Zdarzenie miało miejsce w czwartek w Studiu 54 podczas trwania przedstawienia Kabaret. Aktor zachowywał się nieprzyzwoicie, krzyczał i palił papierosy w teatrze. Po tym, jak został wyprowadzony na zewnątrz w kajdankach, opluł i obraził policjanta, po czym zaczął płakać. Świadkowie mówią, że jeszcze przed występem widzieli go, jak goni po ulicy bezdomnego. Widzieli go także w barze, gdzie karmił jakąś kobietę truskawkami. To nie pierwszy raz, kiedy LaBeouf jest na pierwszych stronach gazet. W styczniu opuścił konferencję prasową podczas Berlin Film Festival, a później był widziany z papierową torbą na głowie. W trakcie czwartkowego zatrzymania aktorowi założono maskę, bo ten non-stop pluł na policjantów. Aktor, znany z filmów o Transformersach, przebywa teraz w areszcie i jest oskarżony o molestowanie i zakłócanie porządku publicznego.